siemano, cześć, czołem, z tej strony Rashibo i kontynuujemy naszą przygodę w Faster Than Light, szybciej niż światło. No jak w ostatnim odcinku widzieliście, zdobyliśmy Halberd Beama, którego nie będę używał. No i zobaczmy sobie flag kanona, który będzie świetnie po prostu współgrał z naszą resztą sprzętu. I tylko teraz się zaczynam powoli martwić, że nie mamy niczego, żeby sobie poradzić tutaj z naszym bossem, który będzie na końcu, ze względu na to, że nie mamy zbyt dobrego sprzętu. Przydałby nam się właśnie jakiś Hermes, no właśnie coś takiego. Coś by nam takiego właśnie się mocniejszego tutaj przydało już do atakowania i będziemy musieli zacząć zbierać na coś takiego. Sprzedamy Halberd Beama, bo to jest rzecz, której na pewno nie będę używał. Na kupno tutaj czegokolwiek lepszego nie mamy co liczyć. Repair Arm niech zostanie i kupmy sobie za to, co mamy paliwo jeszcze. Okej, tak więc tu mamy jeden sklep, tu mamy drugi sklep. O Boże, ile sklepów. Naprawdę dużo. Bardzo dużo. Nie mogliśmy nikogo zatrudnić, bo nie mieliśmy hajsu. Hajs nam się nie zgadzał, niestety. Tu nic. No, czyli zmarnowaliśmy w sumie tak na dobrą sprawę dwa skoki. Więc tak, zobaczmy, co może będzie. Może coś nas tutaj zaskoczy w tym miejscu. Bo jednak mgłę wolałbym omijać długim i szerokim łukiem. Dobra, czyli tak, robimy tutaj takim zasadniczym atakiem jak wcześniej. Dobra. To jest niestety boarding drone, którym musieliby się zająć najlepiej ci dwaj panowie. A w sumie możemy już teraz walnąć flakiem. Się trochę nie przyjrzałem, zobaczcie, flak walnął. Przeciwnik dostał takiego bęcka, że... 6 rakiet? Nie. 6 rakiet. Sześć rakiet, mimo to mnie nie zadowala. No i rozwaliliśmy przeciwnika. Tak jak widzieliście, dostaliśmy 50 skrapu prawie. I to właśnie teraz, że przemikrowaliśmy tutaj trochę i naszymi oddziałami, jeżeli możemy to tak nazwać, uratowało nam praktycznie skórę, bo gdyby nie właśnie to, to byśmy pewnie tutaj już szczęśli. Ale okej, dobra, weźmy na przykład, rozwińmy sobie teraz drzwi, nie. Co może nam się przydać na później? Na pewno nam się przydają bary energetyczne. To jest to, co jest coś, co na pewno nam się przyda. Bo im więcej energii, tym lepiej. I mam wyłączony tlen, dobrze zauważyłem. Okej. Więc tak, okej. Wyłączę nam tlen w jakimś momencie. Poczekajmy, jak on się nam tutaj moment zregeneruje, żebyśmy mogli cokolwiek więcej tutaj podziałać, bo jednak wolę mieć pewne zapasy większe niż minimum i będzie, myślę, to coś dobrego na tym distresie. Takie mam przeczucie. Okej, kolejny Rebel Flagship, który... Flagship, Boże. Rebel Scout, który chce nam uciec. No i w tym momencie nie oszczędzimy go, po prostu tylko mu naklepiemy. Trzeba poczekać tylko, jak Artemis zwalnie. O, nie trafiliśmy Artemisem? No chyba nie trafiliśmy Artemisem. Albo było to na tej zasadzie. No, nie trafiamy Artemisem, what the hell? Mam nadzieję, że gość nam nie ucieknie, bo zmarnowałem już na niego dosyć dużo tutaj cennych bonusów. Dobra, zmieńmy target. A, dobra, laser nam się rozbijał o te dronki, niestety. A, i nam uciekł, niestety, gościu. No, pech, pech. Pierwszy gościu, który nam uciekł. Nie ma co płakać. Jak nie ten, to następny, którego upolujemy. Okej, investigate. Co tu mamy? Nie, bo ten gościu, jeżeli byśmy go ratowali z tej krypty... Jezus Maria, krypty. To byśmy mieli do wyboru dwie rzeczy, opcje nam gry daje. Albo gościu się do nas przyłączy i ucieknie po pewnym czasie. Albo po prostu zmorduje jednego z naszych załogantów, co jest
zupełnie nieopłacalne. A w sumie mam ten mind control. A, bo tu chyba shield zadziałał. Okej, dostał tutaj ich shield trochę. Cannot be target, shield overcharge. A, bo taki booster tutaj do tarczy widzę mają. No ale spoko, my tutaj mamy naszego flag kanona, który się spisuje bardzo dobrze. No i nasza załoga trzyma się zdrowo. O, dostał tam bardzo niedobrze, bardzo biedny. No jak widzicie, burst laser, possible effect, fire. Możemy po prostu strzelając z niego podpalić. No i w tym momencie widzieliście, flag po prostu zmiażdżył tutaj to. I wow, dostaliśmy naprawdę ogromną ilość skrapu. I uciekamy już tutaj do exitu, bo byśmy nie zdążyli ogarnąć niczego więcej w tym momencie, gdybyśmy tutaj, no, byśmy po prostu się wpakowali w burdel. Okej, Engie Control Sector. Lecimy do Engie Control Sector. I od razu mam sklep na przywitaniu. Bardzo dobrze, bo mam 124 skrapu. Może uda się nam tutaj kupić coś dobrego. Flag Mark 2. Czym się różni Flag Mark 2 od Flag Mark 1? No, może w sumie gdybyśmy kupili go, podłączyli sobie jeszcze po jednym punkcie tam. Albo Burst Laser Mark 4. Dobra, inaczej, zobaczmy co tu mamy. Weapon Pre-Igniter. Aha, broń jest gotowa zaraz po strzale, po wyskoczeniu z tego. Kupimy sobie Pre-Igniter. Zdecydowanie on się bardziej nam przyda. Dobra. W sumie tutaj zrobiliśmy wszystko co mogliśmy. Bardzo ładny sektor, jeżeli chodzi o zwiedzanie czegokolwiek. I widzicie, teraz Pre-Igniter nam daje. Daje nam. O, wow, wow, wow. Ej. Najgorszy możliwy typ praktycznie statku, na jaki trafiliśmy do tej pory, czyli Engi i jeszcze z bardzo dużą ilością napchanej technologii. Miejmy nadzieję, że tutaj coś damy radę zrobić. No tutaj niech ten się udławi. Przynajmniej mam taką nadzieję, że się udławi. No nie udławił się, nie do końca. Dobra, on tam sobie poradził. Przydałby się rozwalić hacking drone. I jeżeli tego nie zdejmiemy, to możemy mieć po prostu problem za chwilkę i to bardzo duży. Ze względu po prostu na to, że mimo to, że on ma właśnie te dronki, które bardzo, bardzo dobrze sobie radzą ze ściąganiem wszelakich rakiet, takich jak Artemis właśnie, to musimy, kurczę, wiecie co, walnimy tutaj może tym działkiem. Dobra, mniejsza, ja się stąd po prostu zawinę. Bo nie będziemy się po prostu marnować tutaj czasu na niego, bo to byłoby, mogłaby być to długa walka, która by po prostu nie dała nam nic. Okej. Dobra, przywitajmy się i, znaczy przywitajmy, no. To było na zasadzie odpowiedzenia im, no i odpowiedzieliśmy i jak widzicie trafiliśmy na gości, którzy mają tutaj od razu bardzo dużo do powiedzenia. Ale okej, będziemy tak ładować w sumie im po tarczach, to myślę, że zaraz ich tutaj załatwimy. Okej, flak już wystrzelił. Tutaj, no zabiliśmy już jednego załoganta też im, także nieźle. Sfiksujmy tutaj gościa. Drugiego załoganta im zabiliśmy. A, okej, padły nam systemy tutaj niestety trochę przez tego flak kanona, którą wystrzelili. No i bardzo ładnie. Odbiliśmy wszystko, no i nawet ich zjedliśmy bez większych problemów. Dostaliśmy trochę skrapu za zniszczenie, trochę skrapu za naprawę. W sumie trochę skrapu za wszystko dostaliśmy. I tym samym mamy 60 już w kieszeni, czyli można by sobie, szczerze mówiąc, nawet pozwolić na ulepszenie. Nawet tutaj oboje weźcie naprawcie sprzęty w takim razie, chłopaki. I myślę, że teraz będzie można już się zastanowić nad jakimiś poważniejszymi upgrade'ami nawet. Co my tu możemy sobie zrobić? Tu będzie potrzeba 100.
Broni nie będziemy raczej ulepszać, bo z tym co mamy musimy sobie dać radę. Czyli zróbmy sobie tak. Będziemy już mieli tam na w razie W na przyszłość odłożone po prostu wszystko na tarczę. Nie, nie wysyłajmy party. Już nie mam teraz możliwości. Nie mam możliwości, możliwość jest. Nie mam po prostu chęci tracenia kolejnych załogantów. Pirate Aggressor. Trzy tarcze, to mi się bardzo nie podoba. Rocket Launcher i... Tak. Nie pomogliśmy komuś. Nie czytałem nawet komu. Ale zarobiliśmy na tym. Samemu nie wystawiając się za bardzo na ostrzał. Jakąś część militarną chcą dać. Reaktor. No bardzo fajnie. Niestety to trochę też tak po kiju. 5 rakiet. Szczególnie, że rakiety nam będą coś mi mówi potrzebne bardzo w niedługim czasie. Okej, tutaj tarcze, a flak kanon niech walnie tutaj. Ponieważ jak walniemy sobie z flaka, to może nam naprawdę to bardzo, bardzo dużo dać. Okej. Tu w sumie nie możemy nic z tym zrobić. A jakiegoś gościa tam opętajmy, Boże. Zakręćmy mu w głowie. No i bardzo ładnie, widzieliście. Potęga flak kanona, po prostu jedna seria i nie było już praktycznie czego zbierać. No i on tu będzie naprawiał długo. Dobra, to ty go zastąp tu, ty tu. A trzeba to wszystko tutaj jakoś wymikrować. Żeby to też tam nie trwało nie wiadomo ile czasu. No jak widzicie, już mam na trzeci poziom tarcz. Czyli cyk, cyk. Dzięki temu mamy już trzecią tarczę, która bardzo nam się przyda naprawdę w najbliższym czasie. Okej, znaleźliśmy jakiś statek bez widocznych form życia. Okej, Status Chamber albo broń. Weźmiemy broń. Hermes Missile. No pięknie, pięknie, po prostu tego mi brakowało. Tylko to jest... Hermesa chcieliśmy kupować, tylko on potrzebuje 3 powera. A żeby mieć 3 powera... to będzie trzeba tu ładnie rozwinąć jeszcze. Ile to będzie trzeba? 200 skrapu. Dobra, 200 skrapu, no ale myślę będzie to... To myślę będzie do zrobienia. Dobra, odpowiedzieliśmy tutaj. To było pewne, że to będzie podpucha, ale my potrzebujemy w tym momencie resursów. Dobra. Intruders aboard, dobra. No i myślę, że z takimi tutaj już będziemy się musieli trochę pobawić. Ze względu na to, że... Dobra, żaruba to tam wraca na swoje miejsce. Dobra. No, ci z tymi to nawet się nie dało pogadać, ale 50 request weapon. Heavy laser mark 1. Okej, kolejna broń, którą będziemy mogli sobie po prostu wziąć i sprzedać. W najbliższym sklepie, o ile tylko jakiś znajdziemy, mam nadzieję, że uda się nam to. A tymczasem rozwiniemy jeden poziom. No i będzie też problem z energią. Dobra, skoczmy jeszcze tutaj. Ogarniemy to wszystko. Ouu, solar. Czemu solar? Dobra. Drona bojowa. Flag i więcej dron bojowych. Uuu, niedobrze. Dobra, próbujmy strafić tutaj. Tym laserkiem naszym będziemy ściągali. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo mocno. Tutaj właśnie dostali na początku już. Na dzień dobry. Wyłączone dwie bronie. 33, czy 33 to dużo? Nie, to nie będzie dużo. Ja chcę więcej, potrzebuję więcej. Dobra. Aj, nie zdążyliśmy wycofać rakiety. 64 dostaliśmy. Bardzo ładnie. No i gdzie walnie? Dobra, wy we dwójkę pójdziecie, ugasicie ten pożar. Na pewno dacie radę. I w tym samym czasie też się zabierzemy stamtąd. O, już ugasili go podczas tego pobytu w locie. No to okej, spoko, bardzo fajnie. Teraz tak, też ruszymy tutaj. Co to było? Okej, hail them. Paliwo możemy wziąć, bo w sumie się przyda. I Rebel Stronghold. Okej, lecimy do Rebel Strongholdu.
ale w tym momencie też podziękuję wam za uwagę i zobaczymy się już w następnym odcinku. Także trzymajcie się, do usłyszenia, hej!